Rozstępy to czerwone lub białe linie, które pojawiają się na skórze w określonych okolicach na ciele i są związane z nadmiernym przybieraniem masy ciała lub zbyt szybkim wzrostem. Dotyczą około 70% kobiet i 30% mężczyzn. Te, które związane są z ciążą, najczęściej powstają właśnie w jej przebiegu, kiedy kobieta nabiera nadmiernie masy ciała lub ma predyspozycję do tego i mimo niskiego przyrostu wagi pojawiają się w miejscach takich, które są do tego predysponowane, czyli biodra, pośladki, brzuch, no i oczywiście piersi. Rozstępom można oczywiście zaradzić. Są różne metody. Najprostsze to metody kosmetyczne, które sprawdzają się w codziennej pielęgnacji skóry i takie metody polecam pacjentkom do codziennego stosowania tak, żeby sukcesywnie, systematycznie pozbywać się ich i oczywiście unikać powstawania nowych. Jeżeli pacjentka jest już po okresie ciąży i po okresie karmienia, możemy wykorzystać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej lub laseroterapii. Preparaty, które stosuje się do leczenia rozstępów, do profilaktyki rozstępów jeszcze w czasie ciąży, zawierają łagodne substancje nawilżające i natłuszczające oraz delikatne składniki, które złuszczają z powierzchni rozstępów, tak żeby aktywne substancje mogły wniknąć w ich strukturę i zmienić ilość kolagenu i przyspieszyć rozwój włókien elastycznych. Jeżeli chodzi o zabiegi z medycyny estetycznej, najpopularniejsze są peelingi i mezoterapia igłowa, które są bardzo skuteczne i w przebiegu kilkunastu zabiegów dają doskonałą poprawę. Oczywiście pozostaje jeszcze najbardziej agresywna metoda leczenia, czyli laseroterapia. Są to lasery ablacyjne i nieablacyjne, czyli takie, które bardzo silnie i dosyć głęboko jak na skórę, bo do 3 mm potrafią oparzyć skórę, stymulując komórki do produkcji kolagenu i włókien elastycznych. Skłonność do rozstępów może być dziedziczna. Jest to związane zarówno z gospodarką hormonalną, którą dziedziczymy po rodzicach, jak i z tendencją skóry do pewnej skłonności. To jest troszeczkę tak jak z ilością gruczołowojowych i skłonnością do trądziku. Wszystko, co mamy na skórze, wszystko, co jest z nią związane, dziedziczymy po naszych przodkach i tak samo jest właśnie z rozstępami. Jeżeli nasi rodzice czy dziadkowie mają skórę mało elastyczną, to oczywiście my też musimy liczyć na to, że nasza skóra będzie podlegać procesowi powstawania rozstępów. Rozstępów nie da się w pełni zlikwidować. Mówimy zawsze o pewnej kosmetycznej ingerencji i takiej poprawie, która nie jest widoczna gołym okiem. Jeżeli chodzi o strukturę rozstępów, one zawsze pozostaną. Gdybyśmy pobrali jakiś wycinek i pokazali histopatologowi, oczywiście struktura bliznowacenia byłaby tam obecna i wszystkie jej cechy. Chodzi zawsze o to, żeby uzyskać pewien efekt estetyczny i na tym pacjentom zależy najbardziej i to udaje się osiągnąć skutecznie.